I oto kolejny odcinek poświęcony prehistorycznym dziejom naszej planety. Dzisiaj bierzemy pod lupę starożytne wirusy, które tysiące lat temu uprzykrzały funkcjonowanie żywym organizmom. Oglądajcie. A zaczynamy od wirusów zwanych nudiwirusami. Ich historia sięga miliony lat wstecz, gdy roznosiły je niewielkie owady zwane osami. Wirusy te były zalążkiem do powstania paraliżujących toksyn, które wytwarzają do dzisiaj tysiące gatunków os na całym świecie. Co ciekawe, z czasem struktura DNA wirusa zintegrowała się z genomem owadów i wytworzyła się ciekawa współzależność. Osy potrzebują wirusa do składania jaj i przetrwania, natomiast wirus, aby przetrwać, potrzebuje os, gdyż może się powielać tylko w ich jajach. Przechodzimy do niedawno odkrytego wirusa nazwanego Pitovirus Sibericum. Odkryty w 2014 roku na Syberii w powłoce lodowej sprzed 30 tysięcy lat infekuje głównie ameby. Jego nazwa, oznaczająca z greckiego wielki pojemnik, jest nieprzypadkowa, gdyż jest to największy odkryty dotychczas wirus. Jego struktura przypomina kształtem plaster miodu i zawiera 467 odmiennych genów. Nasz kolejny bohater został również znaleziony w starożytnych zmarzlinach Syberii i można powiedzieć, że jest kuzynem wcześniej wspomnianego pitowirusa. Mowa o prehistorycznym millowirusie, którego naukowcy starają się odtworzyć poprzez wszczepienie go do ameby. Z jego ponad półmikronową długością zalicza się do tych gigantycznych, ale spokojnie, wirus najprawdopodobniej nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Posiadając ponad 500 genów w swojej budowie, potwierdza przypuszczenia naukowców, iż prehistoryczne wirusy były o wiele bardziej złożone od tych współczesnych. Przechodzimy do wirusa hepatitis B, czyli wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczególnie groźny dla człowieka, ponieważ prowadzi do zapalenia wątroby, czego efektem może być jej marskość, a nawet nowotwór. Jego pierwszą aktywność, dotyczącą głównie ptaków, datuje się na czasy, gdy po ziemi stąpały jeszcze dinozaury. Przez miliony lat wirus wyewoluował w sposób pozwalający mu infekować ssaki. To, co odróżnia prehistoryczną formę wirusa od tej dzisiejszej, jest obecność białka X, którego brak w wersji sprzed milionów lat. Materiał kończymy na przedstawieniu Wam retrowirusów z grupy Delta, których obecność na Ziemi szacuje się na 20 do 45 milionów lat. Odpowiedzialne są przede wszystkim za rzadkie rodzaje białaczki, przykładowo białaczkę bydła. Ostatnie badania wykazały ślady tych wirusów w genomach nietoperzy. Jeśli chodzi o ludzi, to szacuje się, że aktualnie jest od 15 do 20 milionów nosicieli, u których retrowirusy z grupy Delta powodują m.in. nowotwory krwi. Tą sporą garścią wiedzy kończymy dzisiejszy odcinek. Przejrzyjcie inne materiały, które niedawno wrzuciliśmy. Dzięki, pozdro.